Szczęść Boże, witam wszystkich, tak jak ksiądz mimo przedstawił, nie wiem, czy Państwo chcecie mnie jeszcze słuchać, ale rzeczywiście jestem po raz kolejny i rzeczywiście może rozpocznę od tego, że nie jest źle. Mówiliśmy świadczy o tym, że jest dobrze i nikt nie próbuje powiedzieć na koniec rzeczy, jak się spotkamy z tyłu fary, że to przez to, że jest taka póki co daremna pogoda. Słuchajcie, liczyłem, drodzy Państwo, 11 osób zostało wymienionych dzisiaj w trakcie modlitwy wiernych. Oczywiście nie zapominamy o tych, nieszczęściach na śląskich drogach, bo więcej. Ubiegły rok to 31 osób, które straciły na motocyklach swoje życie na śląskich drogach. Na chwilę obecną nie użyję nigdy słowa tylko, bo to jest ciągle aż, to jest 5 osób. W tym jeden chłopak na krosie i niestety w ubiegłym tygodniu motorowerzysta, ale to też można powiedzieć, że nie rower, także powtarzam, 5 osób. I jeszcze raz, i nikt nie mówi zła pogoda, bo to na pewno w tym roku będzie lepiej. I dlatego tutaj też jestem, bo byłem w Częstochowie, byłem w Sosnowcu, miałem okazję być w Pszczynie, miałem okazję być w Jastrzębiu. Słuchajcie, wszędzie jest dobrze, wszędzie jest miło, wszędzie jest fajnie, ale tutaj naprawdę mogę powiedzieć szczerze, że jest pięknie. I to zasługa gospodarzy, dlatego myślę, że dla nich się należy pozdrawiam. Najbardziej pomagają, tutaj jest, to jest na ich pomoc. Powiedziałem, jest tylko kolejny raz, ale tutaj jest kolejna nowa inicjatywa. Tutaj jest pomoc. Pomagamy dzisiaj w Hospicjum Świętego, bo to piękna inicjatywa. Jak już pomagamy finansowo, to jeszcze poproszę o pomoc taką moralną. Słuchajcie, wy możecie być najlepszymi pomocnikami dzisiaj. Pomóżcie, najzwyczajniej pomóżcie temu, komu się da, bo jeżeli kogokolwiek spotkacie, jeżeli zauważycie, że ktoś zachował się, szczególnie motocyklista, bo ta nam była brać najbliższa, nie tak, jeżeli go spotkacie na jakimkolwiek parkingu, podejdźcie, bo on dobrze wie, co zrobił. Tylko przedstawcie mu to, co się może stać, bo wtedy jeszcze możecie pomóc. Wtedy jest tam, myślę, że nie ostatnia chwila, bo jest możliwość dojścia do świadomości. Niestety, kiedy my, policjanci, pomagamy, to już jest troszeczkę za późno. Dzisiaj śmiem twierdzić, że 100% rzesza motocyklistów, bo tak nazywam tych, którzy są miłośnikami zdrowej, kulturalnej jazdy, niestety cierpi za niewielki, znikomy odsetek tych, którzy przesadzają. Jeżeli ktokolwiek z Państwa widział filmik, który został umieszczony, jeżeli będę miał możliwość, to też jestem w niego wyposażony. To, co działo się 3 maja w Dąbrowie Górniczej, gdzie motocyklista niestety marnuje i niszczy nasz wizerunek, kiedy dojeżdża do miejsca, gdzie policjant zatrzymuje ruch tylko po to, ażeby bezpiecznie mogła przyjechać grupa rowerzystów, a on z nieznanych nam przyczyn łapie tego, znaczy w sensie nie łapie. Policjant próbuje go zatrzymać po to, ażeby nie wjechał tych rowerzystów, a on zdziera go, pociągnie go po asfalcie i po 5 metrach ten policjant upada. To ja naprawdę dążę do tego, żeby tego człowieka znaleźć i powiedzieć mu, co zrobił. To taka sytuacja, w której możecie pomóc. Natomiast co my jako policjanci pełniący służbę na drogach? Nikt nas nie lubi, ale lubcie nas chociaż trochę, bo pamiętajcie, my możemy zatrzymać dowód rejestracyjny, policjant zatrzyma prawo jazdy, ale policjant nie zatrzyma chwili, kiedy jedziemy zbyt szybko, kiedy motor rozpoczyna ślizg. Policjant nie zatrzyma chwili, kiedy droga hamowania jest zbyt krótka. Kiedy zatrzymamy prawo jazdy czy dowód rejestracyjny, policjant nakłada mandat karny najczęściej, niestety. Natomiast kiedy nie zatrzymamy tej chwili, że droga hamowania była zbyt krótka albo wpadliśmy w poślizg, niestety nakłada się folię. Zbyt często na naszych drogach jeszcze nakłada się czarną folię na ciało motocyklisty. Dziękuję.